Znajdujemy się w tej chwili w browarze w Tymczynku. Browarze, który należy od 2 lat do browarów regionalnych Jakubiak, pana Marka Jakubiaka. Został podniesiony z ruin i tak naprawdę jest jeszcze ciągle w trakcie remontu. Pierwsza wzmianka to tak naprawdę lokacja. Lokacja wsi Tymczynek, zamku tęczyńskiego. A to jest początek XIV wieku. Browar tak naprawdę w 1939 roku, w czasie okresu II wojny światowej, jest zajęty przez Niemców. Zatrzymuje się produkcja piwa, kontynuowana jest produkcja wódki oraz marmolady. Po 1945 roku Niemcy uciekają przed armią sowiecką, podpalając częściowo browar. Po 1945 roku powstaje jakby zakład produkcji owocowo-warzywnej. Są produkowane wina owocowe, marki wino, znane w czasach komunizmu. Kolejne dzieje zakładu to są kolejne upadłości, kolejna próba wznowienia produkcji. W 2014 roku browar zostaje zakupiony przez pana Marka Jakubiaka, browar regionalny Jakubiak. Są prowadzone bardzo intensywne prace adaptacyjne, aczkolwiek cała struktura jest taka, jak browar powinien być. A co ciekawe, za czasów komunizmu przystanek autobusowy nazywał się Tymczynek Browar, chociaż browaru tu nie było, a wszyscy pracownicy, którzy pracowali w zakładzie przetwórstwa owoców i warzyw, zawsze mówili, że pracują w browarze. Przejdziemy sobie w tej chwili na warzelnię, bo właśnie jest proces ważenia naszego lagera tęczyńskiego i myślę, że warto ten proces po prostu zobaczyć. Zapraszam. Znajdujemy się w tej chwili na warzelni, która została od podstaw postawiona w browarze. Oczywiście cały układ pomieszczeń jest pod układem oryginalnym, takim jak zbudował to i wyremontował i postawił jakby pan hrabia Adam Potocki. Proces ważenia tradycyjnego piwa, bo tylko z takim procesem mamy do czynienia w browarze w Tymczynku, zaczyna się od ześrutowania słodu pilzneńskiego, podgrzania wody i sypania słodu w odpowiedniej temperaturze, aby rozpocząć proces zacierania. W tej chwili trwa już przepompowanie do kadzi filtracyjnej, ale możemy jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. Ja zapalę światło. Proszę zobaczyć sobie. Także proces zacierania właśnie się zakończył. Następuje przepompowanie do kadzi filtracyjnej. Jest to największy zbiornik na warzywni. W tym momencie po przepompowaniu nastąpi przerwa około 30-minutowa, aby złoże mogło się ułożyć, ustabilizować. A po 30 minutach rozpoczynamy proces filtracji, a więc oddzielamy ten słód, który już nazywamy młotem browarnianym, od tej słodkiej, nazwijmy to zupy, którą my w browarze nazywamy brzeczką. Następnie brzeczkę będziemy poddawali procesowi gotowania, procesowi ważenia. Zachodzi właśnie w kotle warzelnym. W przypadku browaru tęczyńskiego jest to kocioł warzelny o pojemności nominalnej 90 hektolitrów, czyli 9000 litrów. Tutaj mogą panowie zobaczyć, w jaki sposób ze słodu jęczmiennego podczas procesu śrutowania, a więc takiego rozdrobnienia, w którym ziarno jest łamane na około 3 części i oddzielana jest też łódzka, która potem nam pomaga podczas procesowi filtracji. Proces filtracji to proces oddzielania tej właśnie brzeczki, którą zbieramy w tym zbiorniku pośrednim, tak? Jeżeli proces filtracji zachodzi prawidłowo, trwa on około godziny do 1,5 godziny. Po przefiltrowaniu
brzeczki, przepompowujemy ją do kotła warzelnego. Tak jak mówiłem, tutaj następuje proces gotowania, sterylizacji brzeczki, odparowania zbytecznej ilości wody i nachmielenia. Znajdujemy się w tej chwili w kolejnym wydziale browaru w Tenczynku. Jest to wydział tradycyjnej, otwartej fermentacji. Tutaj w tej chwili można zaobserwować ostatnie stadium tej fermentacji otwartej, w której zaczynamy już schładzać młode piwo, świeże piwo, do temperatury 2 stopni. Podczas tego schładzania drożdże jakby zasypiają, sedymentują, usiadają na dnie kadzi fermentacyjnej, a to młode piwo będziemy przepompowywali do leżakowni, gdzie będzie dalej dojrzewało przez około 4-5 tygodni. Przechodzimy, proszę Państwa, do piwnic leżakowych. Piwnice leżakowe w Tenczynku to 8 piwnic o wymiarach 33 metry długości, 7 metrów wysokości, 8 metrów szerokości. Powierzchnia piwnic to około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Za tym banerem znajdują się kolejne 4 piwnice, które są w tej chwili w trakcie remontu. A 4 wydziały w tej chwili są już uruchomione i z 4 wydziałów korzystamy. Zapraszam Państwa do wydziału numer 2. Zapraszam. Tak, znajdujemy się w piwnicy drugiego wydziału fermentacyjnego. Tak jak mówiłem, 33 metry długości, 7 metrów wysokości, 8 metrów szerokości. A piwnice te zostały przez nas jakby odnowione. Zdjęte zostały tynki wszystkie, które tutaj były. Piwnice zostały przywrócone do takiego stanu, jakimi je zostawił hrabia Adam Potocki. Tak jak wspominałem, w tych piwnicach dojrzewa piwo i na przykład w tej chwili spróbujemy sobie imperialnego stouta, który, proszę bardzo, zdrowie. Spróbujemy sobie imperialnego stouta, który leżakuje w tym zbiorniku od listopada zeszłego roku i będzie leżakował jeszcze do listopada tego roku. A więc 12 miesięcy będzie dojrzewał, będzie się układał i będzie nabierał odpowiednich bukietów i aromatów. Zdrowie. Przejdźmy sobie do kolejnej piwnicy. Ciekawe w takich piwnicach to stała temperatura i stała wilgotność. Temperatura w piwnicach browaru tęczyńskiego waha się w zimie między 4,5-5 stopni, w lecie między 7 a 8,5 stopnia, a wilgotność to około 82-89%. A więc idealne warunki do przechowywania beczek dębowych. Jesteśmy w czwartym wydziale, który w tej chwili jest w trakcie adaptacji do sezonu 2016. Więc te wszystkie zbiorniki w tej chwili uzbrajamy i przygotowujemy do leżakowania piwa przed nowym sezonem. Warto zwrócić też uwagę na te ściany, które naturalnie, w sposób zupełnie naturalny, są wiecznie wilgotne. My oczywiście dzisiaj tą wilgoć odprowadzamy specjalnymi tutaj kanałami, bo ta wilgoć już nam dzisiaj nie jest potrzebna do niczego, tak? Dzisiaj stosujemy schładzania automatyczne, zbiorniki są metalowe, a więc ta wilgoć by im raczej szkodziła niż pomagała. Warto zwrócić uwagę na to, że piwnice zostały wybudowane z miejscowego wapienia, oczywiście również z kamieniołomów hrabiego Potockiego, co bardzo ładnie widać w miejscach takich jak to. Thank you.
tenczyńskim browarze historia z teraźniejszością praktycznie jest cały czas obecna. Cały czas miesza się. Dotykamy starych murów, dotykamy starych tablic, starych miejsc powiązanych z polską historią, ale pracujemy już na nowoczesnym sprzęcie. Ta tablica została ufundowana przez mieszkańców powiatu chrzanowskiego w 1933 roku i była zamontowana na starym dworze mądrzewiowym, zwanym również dworem Sobieskiego. Nasz król Jan III Sobieski zatrzymuje się tu na terenie folwarku, browaru tęczyńskiego, a w dworze mądrzewiowym tutaj odpoczywa i dopiero stąd rusza na Wawel, jakby w swoją drogę dziękczynną za zwycięstwa, które polskie wojska pod jego dowództwem odnoszą nad nawałnicą muzułmańską, która chciała zalać Europę. Dzisiaj browar w Tenczynku to historyczne marki, ale już ważone na nowoczesnych urządzeniach, ale dalej w sposób tradycyjny. Jakby dewizą naszej firmy i także browarów regionalnych Jakubiak, jak i browaru tęczyńskiego jest maksymalne wykorzystanie polskich myśli technicznych. Myślę, że obecna jest w świadomości Polaków zmiana. Zmiana, która w tej chwili dzieje się na naszych oczach, a więc nazwijmy ją rewolucją piwną, ale tak naprawdę jest to zmiana, która towarzyszyła nam Polakom od pokoleń. Polska to kraj, która piwem stała, a w Polsce ważono piwo od wielu, 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 wielu setek lat. A w Polsce produkowaliśmy miody, zajmowaliśmy się miodosytnictwem i w tej chwili my Polacy zauważamy, że w tej nicości, która nas otacza, tych tak naprawdę nijakich eurolagerów, a całe bogactwo smaków, którym możemy się cieszyć w piwie, jest koło nas. Wzrasta na pewno ranga browarów regionalnych, browarów rzemieślniczych, ale przede wszystkim takich właśnie małych, kameralnych browarów, w którym dzisiaj się znajdujemy. Dla nas bardzo ważne jest to, że mieszkańcy naszej gminy Krzeszowice, wsi Tenczynek, przyjęli nas z otwartymi rękami. Piją nasze piwa i chwalą nasze piwa, co jest dla nas największym tak naprawdę podziękowaniem, tak? Bo przecież my tego piwa nie ważymy dla siebie, my to piwo ważymy dla ludzi. I ja myślę, że te trendy, które w tej chwili obserwujemy, że ludzie coraz mniej piją wódki, a coraz więcej piją piwa, piją wina, jest bardzo pozytywne, bo tak naprawdę dobre piwo to zdrowe piwo.